Targi medycyny naturalnej. Jakiego typu targi to są? Jacy wystawcy tu przyjeżdżają? No i co potencjalnie taka osoba odwiedzająca jak ja może tutaj zastać? Targi medycyny naturalnej jest to zbiór osób z całej Polski oraz zagranicy. Są to wystawcy zarówno ze Śląska, z Olsztyna, z Wrocławia, z Warszawy, z Poznania, z Gniezna. Także mamy tutaj... Słuchała się cała Polska, można powiedzieć. Cała Polska i można nawet powiedzieć, że cząstka świata, bo też tutaj i państwo z Litwy. Co jeszcze? Mamy państwa z nadmorza, tutaj z bursztynami, z biżuterią. Kosmetyki naturalne, zarówno z aloesu, jak i z innych składników. Możemy dokonać jeszcze analizy swojego stanu zdrowia, zapytać specjalistów o radę odnośnie właśnie naszego stanu zdrowia. Z takich ciekawszych rzeczy bioenergoterapeuci, wróżka, osoby czytające z ręki, z tęczówki oka, z kropli krwi. Co jeszcze? Z takich ciekawych rzeczy... Może potrawy regionalne, tutaj gęsina, wędliny, kiełbaski, oczywiście również degustacja. Czyli szereg atrakcji, jak widzę, od takich typowo naturalnych właśnie kosmetyków, no bo już takie metafizyczne elementy chyba. Tak, w taką sferę metafizyki również wchodzimy tutaj i mamy panie bioenergoterapeutki, także serdecznie zapraszamy. A wróżka oczywiście rozumiem, że sprawdzona. Jest to osoba i możemy być pewni, że przypowie nam faktyczną przyszłość. Tak, wróżka z Wrocławia, także znana tutaj w całej Polsce, bywa na takich imprezach, na takich targach medycyny naturalnej również i w Grudziądzu, i w Poznaniu, i w Warszawie, w Katowicach, wszędzie u nas pierwszy raz, bo tak jak mówię, pierwsza edycja targów medycyny naturalnej i już państwa zapraszamy na kolejną w październiku. Takie targi odbywają się tylko w Grudziądzu, czy to jest jakaś impreza, która wędruje, nie wiem, po Polsce, może po regionie? Jak to wygląda właśnie? Takie imprezy odbywają się w całej Polsce, przeważnie w dużych miastach, bo tutaj wystawcy są też światowi, że tak powiem. Dlatego odbywają się w dużych miastach, gdzie jest dużo ludzi, ale udało mi się zebrać 30 wystawców w jednym miejscu u nas w Grudziądzu, także jest to duży sukces. Rozumiem, że na tych targach można nie tylko się zaznajomić, obejrzeć, czasem dotknąć lub ewentualnie porozmawiać, jak na przykład z wróżką, ale można też zapewne zakupić tutaj na przykład jakiś kamień, amulet. Oczywiście można biżuterię, kamienie, amulety na różne nawet schorzenia. Są osoby, które to sprzedają, które znają się na tym, robią to od lat. To są rzeczy, kamienie z różnych części świata. To nie jest tutaj Polska, tylko to jest cały świat. Można zapytać ich o radę na dane czy schorzenie, czy na przykład kamienie zarówno na miłość, że tak powiem, na różne takie rzeczy. Jest również pani z biżuterią ręcznie robioną. Jest tutaj łączenie sutaszu razem z kamieniami. Także to wygląda bardzo fajnie, bardzo elegancko. No i, że tak powiem, jest duże zainteresowanie biżuterią.